Cześć, Urgo z tej strony. Witam Was w tym bardzo profesjonalnym nagraniu, o profesjonalnym oświetleniu i w ogóle. Aczkolwiek mam jeszcze dla Was taką malutką informację, że przed odcinkiem. Otóż dostaliśmy kolejną paczuszkę od SteelSeries i znajdowały się tam w środku takie oto myszki. Jedną miałem okazję przetestować i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę dla mnie to jest po prostu... Jak mogliście w sumie zauważyć, myśl nazywa się Rival 600 i powiem Wam tak, że to jest naprawdę chyba najlepszy myśl, z jakiej korzystałem tak naprawdę dotychczas. Leży w dłoni idealnie po prostu, ma 8 odważników po 4 gramy, dzięki temu możecie sobie idealnie dostosować po prostu to, ile mysz waży, żeby Wam się komfortowo po prostu z niej korzystało. Mysz posiada sensory, które się zwą trumów 3+, co oznacza, że ruch, jaki wykonujecie myszą, jest oddany, że tak powiem, bezpośrednio do komputera 1:1, co oznacza po prostu jeszcze lepszą precyzję właśnie w trafieniu miniony, powiedzmy. Ale tak mówię o tej myszce i ją zachwalam, aczkolwiek mamy jedną taką do oddania. Takiego rywalka oczywiście mamy do oddania. A co zrobić, żeby wygrać? No otóż na filmie pojawi się informacje na temat tego, co trzeba zrobić. Dlatego zapraszam Was do oglądania i może to do Was trafi taka mysz. Nie wiem. Nie umiem robić vlogów. Cześć, Urgo z tej strony i witam Was w drugim odcinku ABC Adekery. Ogólnie rzecz biorąc, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście bardzo dużo pozytywnej energii, więc postanowiłem, że no, drugi odcinek musi być, bo przecież nie porzucę taką sobie serii. Aczkolwiek jedno Wam muszę przyznać, że chyba granie tego na flexach wcale nie jest takim dobrym pomysłem. Chociaż będę to robił do momentu, w którym nie stwierdzę, że jestem ewidentną przyczyną przegranej gier, bo w poprzedniej gierce nie byłem w stanie tego stwierdzić. Tak, poprzedniej gierce byłem czysty, okej? No, jak to część z Was mogła zauważyć, na miniaturce istnieje takie ładne A myślnik Z. To znaczy, że będę leciał po kolei, także nie proście mnie o jakieś konkretne czempiony, bo ja będę leciał od A do Z, wszystkim, co jest dystansowe. I co nie jest atakery, rzecz jasna. Oczywiście z góry skreślam Timo, bo Timo jest w zakładce Marksman, także on się już no, nie podlicza za bardzo. Kayle też nie będzie, bo ona ma to ten dystansowy z umiejętności, także no. Także dzisiaj będzie Anivia, moi drodzy. I ja już mam tutaj zrobione runki, których nie pokażę, ze względu na to, że jakbym Wam pokazał takie runki, to Wy byście mogli sobie wziąć te runki i zagrać tym czempionom. Nie chcę, żebyście grali takimi czempionami, tak? To jest program rozrywkowy. On nie ma Was uczyć złych zachowań. On ma Wam pokazywać, co by było, gdybyście tym to piknęli, tak? To nie jest tak, że zachęcam do grania takimi pikami. Ja Was zachęcam po prostu do nierobienia tego. Jeśli ktoś sprawia, że czujesz się niekomfortowo w grze, zreportuj go. No to może być ciekawie, ogólnie rzecz biorąc. Jak wszyscy dostali teraz takie coś na start, gierki. No, ogólnie jeśli chodzi o Anivię, mi się wydaje, że ona ma całkiem spory potencjał na bycie atakery, ze względu na to, że ma stuna. Jeszcze wziąłem tę masterkę, która pozwala mi zadać większy damage dla ludzi, którzy są w jakiś sposób ograniczeni pod względem poruszania się. Ma ścianę, która będzie pięknie blokować ganki i kotwicę Nautiliusa, którego mam na supporcie. No i co? No i to jest w sumie tak naprawdę tyle. No i pasywka, no moi drodzy, pasywka. I to będzie piękne. Jaki ona ma w ogóle zasięg? Oj, no to kurczę. No to też cudownie będzie. O, mamy chyba widza w teamie. Oj, mamy chyba widza w teamie. On wie, co się święci. O ile jest na bieżąco z filmikami. Mam nadzieję, że nie jest. W ogóle co to? Co? Powietrze takie zabójcze. Dobra. No, wracając. Co to w ogóle ma być? Gościu mi każe wbić na TS-a. To nie jest tak, wbijesz na TS-a, tylko wbijaj na TS-a. No, no nie. No, w ogóle jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałem poruszyć, bo mam wrażenie, że sporo osób nie ogarnia, ale to jest oddzielna seria, to nie jest... To nie będzie wpływać na to, czy będzie klinika, czy nie. Bo ona i tak będzie, tak? I klinika zawsze będzie nagrywana w 5-osobowej ekipie, a to jest oddzielna seria, która będzie nagrywana solo. Ta seria sobie będzie egzystować po prostu, tak? Ona nie będzie wpływać na pojawienie się innych serii, tylko po prostu sobie będzie raz w tygodniu i to nikomu nie będzie przeszkadzać. Oczywiście ta seria będzie miała swoich zwolenników i przeciwników, no ale jak ktoś jest przeciwnikiem tej serii, no to co? No to dostaje egzosta, a ma cały czas pasywę. No i proszę Państwa,
Błajasz, błajasz. No, cholera jasna. Dobrze. Boże, w ogóle damage'a nie robię. No i widzicie, pasywka mi w tym momencie uratowała życie. Mam jeszcze heal'a, Varus nie ma. Także no to jest według mnie win-win sytuacja, tak? Dobry Boże, typeniu. No. Ach, no kurwa! No kurwa! No, w ogóle są jakieś bóle dupy o to, że za dużo gadam. Dlatego teraz, proszę bardzo, macie tak z minutkę ciszy i bawcie się dobrze. Dobra, z tej strony znowu Urgot i tym razem już jesteśmy w środku filmu i tu już mam dla was taką jeszcze nieodpakowaną tą myszkę. I otóż, co trzeba zrobić, żeby ją wygrać? Otóż. W opisie znajdziecie link do postu na naszej grupie na Facebooku i ten post zawiera informacje dotyczące konkursu. Konkurs będzie, jako iż nasz kanał opiera się w większości na memach, waszym zadaniem będzie zrobić mema związanego z naszym kanałem, tak? Będziecie mieli na to czas do najbliższej niedzieli, czyli do 25 lutego. Wtedy ja, Hodo oraz największy memiarz kliniki Andrzej Sum wybierzemy najlepszego po prostu mema. Minusowe punkty za memy, które już nie żyją. Bonusowe punkty za najświeższe memy. Takie, które jeszcze nie umarły śmiercią naturalną. Uganda Knuckles umarł już dawno jak coś, więc to już nas nie bawi, więc nie robi się takich memów. No, format mema dowolny. Może to być obrazek, może to być piosenka, może to być filmik, cokolwiek, co nas rozbawi. No, macie... Memy to jest naprawdę szeroki temat, także macie pole do popisu. Także no, szczegóły będą w poście, które znajdziecie w opisie. No i zapraszam was do badania dalej i do brania udziału w konkursie, bo to może do was trafi ta oto piękna myszka. No po prostu ona jest przecudowna. Polecam serdecznie całym sobie. No. Yeah, boy! No, mam nadzieję, że się bawiliście, że dobrze przez ostatnią minutę, jak to wam aż tak bardzo gadanie przeszkadza. Bo ogólnie rzecz biorąc... Tu był typek... No, bo ogólnie rzecz biorąc, jednak w tej serii wycinam po prostu momenty, w których coś mówię i żeby było w miarę coś sensownego się działo, ale jeśli was naprawdę jara oglądanie, jak ktoś klika w miniony i nic nie mówi, no to nie znajdziecie tego tutaj, ogólnie rzecz biorąc. Ale mamy killa, nie ma tragedii, tak? W farmie, no dobra, troszkę odstajemy, ale wszystko się da naprawić, tak? Wszystko. No czemu on, w ogóle, po co on chce grabować Nautiliusa? Przecież to jest czysta śmierć. Odsuń się od nas. Czy mam pasywkę? Mam pasywkę. Jezus, ten... Jak on mi wykurwił z tej konficy? Spokojnie, mam poteczkę, mam pasywkę. Jestem tu bezpieczny pod wieżą. Ja się po prostu wychiluję na ich gridzie, tak? Dobra, wjechał stopwatch. Dobrze! Ha! Pasywka wjechała! No i to działa! To w sensie... Częściowo, ale działa, tak? Bo gameplayowo nie czuję w ogóle tej anivy, jeśli mam być szczery. W sensie... Może to jest kwestia, że ten Nautilus troszkę mocno ciapie, ale... Ale... No... Cóż. XD! Kutlas wjechał! Dobrze! Ej, no czyścimy. Ej, Boże, zapominam ulta wyłączać. Mi całą manę to zjadło w tym momencie. Powiem wam ogólnie rzecz biorąc, że ta seria w sumie nie wydaje się taka zła, jeśli chodzi o granie tymi czempionami. Ze względu na to, że w sumie jak się pogra takimi czempionami, którzy są jako adekery i jednak się trochę poćwiczy farmienie w ten sposób, to potem jak się przesiądziesz na takiego lepszego czempiona, to jest miodzik. Przecież tak się cudownie wtedy potem gra, że... easy gierka. Nie! Kurde no! Ej, dobra, to chyba będzie moja ostatnia gierka na flexie, jeśli chodzi o serię ABC Adekery, bo coś czuję, że w tym przypadku mogę być jednak powodem przegranej tej gry. Także opanujcie swoje cycki w komentarzach i ten. Bo już nie będzie tego chyba na rankedach. W
tym momencie, jakbyśmy tak się bili 2 na 2 z Varusem i Nautiliusem, to by nas porobili w sumie. Varus ma już Maginso. A teraz prosi o pomoc, przecież oni nas porobią tutaj. Ja nawet Botrka nie skończyłem, już Maginso. Ma 76 milionów w 16 minucie, haha, śmieszne, super komedia, pociśnijmy Urgotowi w komentarzach, żeby nie umie farmić. Haha, nie ma ucieczki, typeniu! Ściana z zagłady, czy coś tam, nie wiem. Boże, odbieram sprzeczne sygnały! Nie! Dobra, wracam. Nie idę tam. Ha! Dobrze, że tam nie poszedłem. Też bym umarł. O, kurczaki. 2 godziny stuna! Nie uciekniesz, typie! O kurczę, stopwatch! No! No! Dzieje się, moi drodzy, dzieje się. Nawet mam pasywkę gotową, w razie co. Kurczę, double wjechał, redzik zgarnięty, elegancko. Kain wrócił, robi double, dobrze. O kurwa. Ani z pomocy, helpunku. Dobrze. Ej, dobra, ta pasywka jest lepsza niż zakładałem, bo myślałem, że to będzie wyglądało tak, że powiem, o pasywka, ale będzie fajnie grało tą pasywką, nie? Po czym będę umierał i w sumie walcząc jeden na jeden gościu mnie po prostu sobie dobije na spokojnie. A tutaj jest całkiem inaczej niż zakładałem. Tutaj rzeczywiście ona mi pomaga przeżyć. Normalnie bym feedował jak pojebany. Kurczę, nie trafiłem. Dobra, tutaj chlastamy, panienko. Oj, egzos poleciał. Dobrze, ej, coś tam, ej, to jest, zaczynam mieć taki autentyczny damage, tak nie żartując, w ogóle zero warstw ironii. Zaczynam coś robić rzeczywiście i nie jestem aż taki useless, jakbym zakładał. Coś oczywiście, gdybym grał zwykły AD Carry, to bym coś więcej robił, ale tak dam potencjał na zwycięstwo, tak szczerze. Cóż, no to w tym momencie chyba wam muszę przyznać, że nie będę tego grał na flexach, bo w tym momencie się czuję winny przerąbaniu tej gierki troszkę. Ale nie było... Oj, dobra, report Anivia. Gość już chyba nie będzie fanem kanału. Jak ma on subować, to śmiało. Pozdrawiam serdecznie, serduszka wysyłam. No, także to byłby ostatni odcinek z ABC Adekery, w sumie ABC Adekery, od A do Z Adekery na rankedzie. Następny już będziemy sobie cisnęli na draftach. Ale też solo jak coś, więc proszę się tutaj nie spodziewać, że będzie coś innego. Także no, dzięki i do następnego. Elo.